którego wyrażenia możemy użyć do obliczenia brakującej w poniższym ciągu liczby. Zatrzymajcie film i spróbujcie sami odpowiedzieć, a za chwilę zrobimy to wspólnie. No to po kolei, wspólnymi siłami. Może na przykład tak. Możemy sprawdzić, czy te kolejne liczby pojawiają się tutaj według jakiegoś wzoru jakiegoś powtarzalnego schematu. I na podstawie tego schematu powinno się udać znaleźć brakującą liczbę. Żeby od liczby 36 przemieścić się do liczby 45, gdyby zaznaczone były one na osi liczbowej, wygląda na to, że trzeba dodać 9. I wygląda na to, że żeby przejść od liczby 63 do 72, też trzeba dodać 9. Schemat musi być ten sam dla wszystkich liczb. Inaczej nie możemy być pewni, że dla brakującej liczby też jest ten sam. I do 72 też musimy dodać 9, żeby otrzymać kolejną liczbę, czyli 81. I w takim razie możemy być pewni, że do 45 też musimy dodać 9, żeby otrzymać brakującą liczbę. I widać wśród tych przykładów, że do schematu dodawania dziewiątki pasuje ten przykład. Możemy obliczyć, jaka to liczba. Może się już zorientowaliście, że jest to 54, ale wystarczy, że wiemy, że jest to ta liczba plus 9. I wynik można wpisać w puste pole. Inny przykład. Tu jest trochę inaczej. Jeżeli schemat dalej będzie się powtarzał w ten sam sposób, to jaka będzie szósta liczba? Zatrzymajcie film i spróbujcie na to pytanie odpowiedzieć. No to spróbujmy znaleźć wzór działania, jakie tutaj się powtarza. Spróbujmy znaleźć jakiś powtarzalny schemat. Jakąś regułę. Od dwójki do szóstki trzeba dodać 4. Dalej tak samo. 6. Dodać 4 to 10. I jeszcze raz dodajemy 4, 10 plus 4 to 14. Wygląda na to, że ciągle dodajemy czwórkę, żeby otrzymać kolejną liczbę. To są pierwsze 1, 2, 3, 4 liczby w tym schemacie. I jeżeli powtarza się on dalej w ten sam sposób, to piąta liczba to będzie 14 plus 4, czyli 18. I następna szósta to będzie 18 plus 4. Czyli 22. I tej liczby szukamy. Szóstej liczby w tym schemacie, w tym ciągu. Czyli odpowiedź 22 jest prawidłowa. I jeszcze jeden przykład. Poniższa tabela pokazuje liczbę okrążeń, które Karol przebiega codziennie na stadionie. Które działanie opisuje zależność pomiędzy liczbami okrążeń przebieganych przez Karola. Jak zwykle zachęcam do zatrzymania teraz filmu i zastanowienia się nad odpowiedzią. Ok, 6, 9, 12, 15. Wygląda na to, że z każdym dniem przybywa okrążeń o 3. Czyli gdybyśmy chcieli obliczyć, ile okrążeń przebiegnie następnego dnia, 6, to dodalibyśmy 3 do liczby z dnia poprzedniego, czyli 5. Czyli powtarzający się schemat, według którego pojawiają się kolejne liczby okrążeń. To dodanie trójki.